Właśnie odwiedziłem sklep. Wspaniały. Było w nim wszystko. No i wszystko wziąłem ze sobą. Poniedziałek. W nocy przyszła burza. No, tak sobie. Jestem rozbity tuż nad wodą. Lekko odsłoniętej przestrzeni. Miejsce takie niezabezpieczne. Położyłem się wcześniej do spania. Ale z racji, że w nocy nie za bardzo spałem, z uwagi na te błyski, grzmoty, nie wyspałem się. Wczoraj zrobiłem ponad 60 km i chyba dzisiaj to będę odczuwał, bo już to czuję. Nad ranem jeszcze padało. Wygląda to całkiem nieźle. Spakować się. Zjeść ostatnią chińską zupkę. Chyba zostało mi trochę makrei. W sosie pomidorowym jeszcze. I do roboty. Punkt 9, czyli tak jak zakładałem swoje pobudce. Pogoda taka w sam raz napływanie. Jeśli nie będzie padać, będzie w porządku. Myślę, że paręnaście stopni w tej chwili. Pewnie dobiję do kilkunastu. Bezwiecznie, jak na razie. No i przede wszystkim spokojnie. Sięgnąć. Nie ma nikogo. To jest poniedziałkowy poranek, 11 września. Tak, 11. Ludzie pracują. Nawet jeśli mieszkają tuż nad Bugiem, czyli na końcu świata, to do pracy dojeżdżają. Z reguły pewnie jakiś dłuższy odcinek. Czasem pewnie kilkadziesiąt kilometrów. Ponieważ tutaj, przy granicy, ciężko o pracę, nie ma zakładów, magazynów. Wioski wyglądają w ten sposób, że jest może jeden sklepik. To wszystko. Czasem tego sklepu nie ma i trzeba się udać do sąsiedniej wioski lub
do wioski oddalonej jeszcze dalej. Ma to urok dla kogoś, kto odwiedza takie miejsce. A dla kogoś, kto tam mieszka, myślę, że jest to bardzo uciążliwe. I znamienne dla takich miejscowości jest to, że bardzo mało młodych osób. Większość to są osoby takie już dojrzałe, albo starsze. Młodzież nie ma tutaj czego szukać, tak naprawdę. Żeby się rozwijać, muszą wyjeżdżać. Czy to za nauką, czy to za pracą. No ale dobrze, że są takie miejsca, gdzie można czasem uciec. Chyba jakiś pająk łazi mi w kokpicie. Tam w lesie widać jakiś domek na wzgórzu. Tutaj jakąś łódź wikingów. Oczywiście żartobliwie. Od wpłynięcia w głąb kraju, a raczej minimalnego oddalenia się od granicy, gdzie Bóg już odbija od granicy wschodniej, od razu zauważalne są pewne wpływy jakiejś komercjalizacji, to znaczy pojawiają się ośrodki jakieś turystyczne albo agroturystyka, jakieś domki do wynajęcia, jakieś łódki, kajaki, kłady, motocykle. Także jest to zauważalne, ale jest to tak wkomponowane i w tak małym stopniu to jakby ingeruje to, co można zobaczyć teraz nad Bugiem, że w ogóle to nie przeszkadza, a jednocześnie daje możliwość naprawdę fajnego, aktywnego wypoczynku przybyłem tutaj ludziom. Ciągle jest tutaj cisza, ciągle jest spokój. Trochę tereny te zaczynają, no albo kiedyś może zaczną przypominać obszary zalewów, nie wiem, solińskich, Zalewu Solińskiego, czy też Rożnowskiego, ale jeszcze długa droga. Bardzo dobrze. Dobiłem w pobliże Mielnika. Tu już trochę większa miejscowość, jeśli nie miasteczko, ale chyba miejscowość bardziej. Wieś. Pierwszy pomost, do jakiego przybijam na swojej trasie. Wcześniej jakoś nie zauważyłem, albo też nie było okazji. Przytroczę kajak i idę do sklepu. Zapasy się skończyły, więc trzeba to wszystko pouzupełniać. Przede mną jeszcze tydzień drogi. Mielnik to gmina. I to widzę, że całkiem nieźle sobie radząca. Mają tu nawet kino, mają miejsce obsługi rowerzystów, mają hotel, restaurację. Co tu jeszcze mają? Przedszkole mają. I kilka innych miejsc i obiektów. Kopalnię odkrywkową w Kredy, którą będę chciał za chwilę też odwiedzić, albo przynajmniej zerknąć na nią, bo to niedaleko. Ogólnie taka miejscowość turystyczna. O, owoce, warzywa. Dobry. Dobry. Także trwa to przyjemnie. Schludnie, tu jakiś bar. Restauracja kolejna. Fajnie.
taka typowo turystyczna miejscowość, ale całkiem sprawnie chyba sobie faktycznie radząca i widać, że na niewielkiej powierzchni da się dużo zrobić. Właśnie odwiedziłem sklep. Wspaniały. Było w nim wszystko. Cukierki, czekolada, soki, chleb był, bułki, kiełbasa, pasztety, konserwy, mleko, margaryna. Było tam wszystko. No i wszystko wziąłem ze sobą. Tutaj większość to są puste butelki. Niech was to nie zwiedzie. Wziąłem je z zamiarem, że je napełnię, ale na razie mi się nie udało. Ale... Sorry. Zapasy zrobione. Na kilka dni mi to wystarczy. Do końca mojej wyprawy raczej niekoniecznie. Udałem się teraz na punkt widokowy kopalni kredy. Dzieci, gdybyście nie wiedziały, skąd się bierze kreda w waszych krasach. Stąd się bierze. W tym mielniku mają wszystko, kurde, nawet scenę. Miejsce na palenisko. Jakieś wypożyczalnie różnego rodzaju. Gdzieś tutaj podobno jest... O jest, a ja go nie widziałem. Jest kran z wodą, a ja chodzę i szukam po ludziach. A miałem przy samej wodzie możliwość za... ładowania moich butelek czystą wodą. Mógłbym tutaj się rozbić z namiotem. Wyszłam tu pojedzie ognisko, jest nawet drewno przygotowane. Kiełbasę kupiłem. No ale mam południe, więc nie będę tego robił, bo straciłbym cały dzień, tak straciłbym pół dnia. Tylko 10 km niecałe, jest 10 po 12. Kosztem czegoś. Zapasy trzeba było zrobić. Zawsze to kosztuje trochę czasu i zachodu. Ale jestem spokojny na najbliższe dni. Będę mógł się rozbić gdziekolwiek na dobrą sprawę i niczego mi nie braknie. Bielik. Widziałem go już kilka godzin temu, albo takiego, niekoniecznie sam. I jeszcze jednego bielika, jakiego widziałem, to jeszcze płynąc po albo Ukrainie, albo po granicy z Ukrainą. Rzadko u nas występujący. Fajnie, że go zobaczyłem, a tam znowu coś siedzi na gałęzi. Albo jastrząb, albo jakiś inny ptak drapieżny. I'm not afraid to die.
dość specyficzny most kolejowy, ale staje się w budowie dopiero. Jak widać, jakieś zbrojenie, słychać jakieś prace, więc ten most dopiero powstaje. Chociaż na mapie widać kolej biegnącą tędy. Już. Pierwszy raz mam okazję widzieć most, który powstaje. Więc taka ciekawostka dla mnie również. Chyba wieszają tu swoje pranie. No i tak to wygląda. Światy. Dwa różne. Czasem podobne. Przede wszystkim dwa brzegi. W drodze do Drohiczyna, do którego dziś nie dopłynę. A przecież miałem tylko 40 kilka kilometrów. Muszę się wspomagać muzyką z MP3. Strasznie kiepsko mi się płynie. Długie, bardzo długie, proste odcinki, które niczym się nie wyróżniają. Jeszcze w tych szarych barwach słońce za szczurami. Płynie się, ale też jest to takie nużące. Tam daleko, jakiś mały zakręt i znowu ze 2 km proste. Nie chciało płynąć, ale zapuściłem sobie muzykę. Niestety ciągle coś mi tutaj przerywa. Nie wiem, czy przy wejściu mini jack, czy słuchawki, ale tnie to wszystko. Wkurza mnie to, ale lepiej tak jest, gdyby tego miało nie być. We'll be right back.
znajdę sobie jakieś sensowne miejsce na namiot. I trochę odpocznę. Przede wszystkim pojem, bo już zgłodniałem jak wilk. Wylądowałem na takim zakolu tuż przy karczmie Stara Baśń. Nie powiem, kusi i przemawia do mnie. I chyba tam zajrzę. Z przykrością muszę stwierdzić, że podczas mojej małej podróży mój żołądek się skurczył. Zjadłem ziemniaki ze schabowym i z surówką i dwa małe piwa, ciemne. Ledwie, ledwie. Ale pani była jeszcze tak uprzejma i zezwoliła mi na rozbicie się tutaj z namiotem, z terem prywatny. No ale skoro mogę, to mogę. Kolejny dzień za mną. Ciężko mi ocenić, jaki to był dzień. Przede wszystkim udało mi się zrobić zapasy na najbliższe dni. I to jest bardzo duży plus. Minusem jest to, że straciłem na to dużo czasu i nie zrobiłem zbyt wielu kilometrów. Ale udało się dopłynąć do Drohiczyna, czyli pewnie około 40 km zrobione. Miasteczko bardzo ładnie, bardzo malowniczo położone. Na skarpie góruje zespół klasztorny, kościelny. I cholera wie, co tam jeszcze mają, ale mają dużo zabytków. Z tego, co zerknąłem w internet, to wartałoby się tutaj na chwilę zatrzymać i trochę pozwiedzać. Być może jutro to właśnie zrobię. Nie będę się zrywał zaraz z rana, tylko poświęcę parę albo kilka godzin na to, żeby troszeczkę tutaj poobuszować. Bo myślę, że warto. Skoro już tu jestem i pewnie nigdy więcej nie będę, to fajnie byłoby coś zobaczyć ciekawego. A mają tutaj kilka fajnych miejsc. Z rzeczy innych, no udało mi się w końcu zjeść coś ciepłego z chaboszczaka z ziemniakami, o którym marzyłem już dobre kilka dni temu. Pyszny był, naprawdę bardzo dobry, ale może też dlatego bardzo dobry, bo byłem trochę głodny, ale bardzo fajnie to było przyrządzone i naprawdę fajnie smakowało. Było tego też sporo, do tego ciemne piwo, w karcie oznaczone jako drohlicyjskie chyba. No ale zapytałem pani, czy mają swój browar gdzieś tutaj w okolicy. Powiedziała, że nie, że to lubelszczyzna. Tak jak nie lubię ciemnego piwa, tak to mi smakowało, więc wypiłem też drugie. Przy okazji skorzystałem i trochę podładowałem komórkę. Niestety nie za wiele. Co jeszcze? Rozbiłem się z namiotem tuż nad wodą, między karczmą a brzegiem. Spotkałem już samym wieczorem, gdy się rozbijałem, takiego pana, który jeździł sobie rowerkiem. Zatrzymał się, zapytał, jak mi się płynie. No i nawiązała się rozmowa.
trwała z dobrych 15 minut, jeśli nie więcej. Bardzo sympatyczny pan. Tak, rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym, ale bardzo, bardzo naprawdę fajnie. Pytał, czy czegoś nie potrzebuje. Wspomniałem, jak to u mnie wygląda taki dzień, że rano sobie tam gotuję wodę, zalewam, gdzieś tam bawię się z tym dosyć długo. Powiedział, że jutro może mi rano dowieźć wrzątek. No to przekazałem mu po prostu swój termos i zaleję mi go rano, zrobi herbatę do tego i mi podrzuci. Mówił, że mnie nie będzie budził, tylko będzie jechał rano, to zostawił mi przy namiocie, gdybym jeszcze spał. Bardzo miło z jego strony. Trafia na listę osób, które będzie mi wypadało podziękować, podsumowując tę wyprawę. Będę musiał go zapytać o imię lub nazwisko. Albo zostanie bezimiennym pomocnikiem mojej osoby w tym wypadku. Tyle. Dzisiaj mi się płynęło tak średnio. Dobrze, że miałem ten odtwarzacz MP3, który mnie poratował. Ta muzyka jakoś dała mi trochę więcej energii do wiosłowania, bo odpuściłbym chyba już połowę tego dystansu. No, przychodzą mi takie dni, że po prostu mi się nie chce. Gdzieś mi się nie chciało. Mówią mi, że widzą we mnie wzór. Ja kiedy myślę o tym słowie, widzę lekcje matmy i wyraz twarzy profesora w stylu co za moł. Czy będzie zaskoczeniem to, że na mnie patrzył? Czasami panie mi mówią, że im się podobam. Chcą się umawiać na kawę, na obiad, na kolację. Ja cieszę się, że akceptuje mnie żona i że na tę ogromną banię mogę znaleźć czapkę. Wciskam te uda jak dąb Bartek z trudem w nogawki. Choć muszę przyznać, z łydkami to udany zestaw. Lepiej mnie nie opisze nic od słowa sprzedawcy w sklepie ze ślubnymi garniturami. Trudna sylwetka. Nie jestem typem modela, szczerze gębę na zdjęciach, na sesjach i na koncertach. Trzeba ci motywacji. Przyszedłem drogę od samookaleczeń i nienawiści do siebie, do miłości i akceptacji. Patrz! Jestem tak idealnie niedoskonały, że bardziej idealny już nie mógłbym być. Jestem tak perfekcyjnie nieposkładany, że nie wiem, gdzie podziałem wstyd i chcę mi się żyć. Muzyka płynie w moich żyłach, rusza moim ciałem, ale nagranie tych ruchów jest jak narzędzie tortur. Pierwszy raz grałem widnokrąg, byłem jak ptak, latałem. Potem zerknąłem na relacje, wybacz Białystoku. Na komentarze często szkoda mi czasu, ale od czasu do czasu wracam dla fanu, to znasz mnie. Który to sezon odganiania komarów, troski o kamerzystę, temat żyje 2.0.15 wciąż. Od Arafatek do Grzywki tak wiele razy mnie skreślili, mówili to twój koniec. Tylko te mordy to znają moje wybryki, a mój rap od 9.8 wciąż mówiły mój ziomek. Przebicie się zajęło mi trochę, gdy grałem pierwszy koncert, patrzyli szyderczo po sobie 100 razy. Powiedz mi, kim jestem i powiedz mi, czego nie osiągnę, a ja na pewno to zrobię. Jestem tak idealnie niedoskonały. Nagłówki krzyczą, jakim trzeba być, co musisz w sobie zmienić, by osiągnąć sukces. Wczoraj ci dali jedną radę, inną dają dziś, więc ja ci mówię, zostaw ich, otwórz swoją furtkę. Każdego dnia pracuję trochę nad sobą, lecz nie zamierzam już nigdy zabijać się, żeby być idealnym. Za dużo we mnie życia, ze mnie jest człowiek, nie robot. Jestem niedoskonały i przez to unikalny. Jestem tak idealnie niedoskonały, że bardziej idealny już nie mógłbym być.